Są trzy powody, dla których nie osiągasz szybko, ani w ogóle wydaje ci się, że nie osiągasz manifestacji i tego, co robisz, żeby zobaczyć inną rzeczywistość. Pierwszy z nich to jest syndrom zepsutego radia. Syndrom zepsutego radia polega na tym, że albo nie rozumiesz, albo nie potrafisz dostosować się do fal tego, czyli nie czujesz się tym, gdzie idziesz, nie czujesz się tym, co chcesz manifestować. Zobaczcie tutaj, pan na lotni. Widok mam ładny, co? Jakby co? Sami lotniarze. A więc nie potrafisz albo nie chcesz dostosować się do tych częstotliwości wibracyjnych, które są no, w tym twoim wirze, w tym Amazonie Wszechświata, gdzie wszystko jest dla ciebie. Może tak się podświetlę, tak będzie lepiej. Może tak, o, tutaj będzie lepsze światło. Ja dzisiaj mam taki ruch, potem ci pokażę. Do tego mam jeszcze taką czapkę z daszkiem, studencką. Ukraińczyka, zrobiona 100% koton. Ruslan Bagiński się nazywa. I taka czapeczka tutaj fajnie, uważam, że mi pasuje do tego stroju. Ja ci potem go pokażę w całości. Ale na razie gadamy o dostrojeniu się tego radia. To polega na tym, tak jakbyś włączyła radio i słyszała takie czaski, szumy i stwierdziła, no nie, tego się nie da słuchać i wyłączyła, zanim cokolwiek do ciebie dotrze. Syndrom zepsutego radia jest tak częsty, to jest po prostu rezygnacja, bo nie czujesz, nie jesteś w stanie poczuć tego, gdzie chcesz iść. Przecież nawet te manifestacje 68-sekundowe Godarda przed snem, nawet one, przecież one cały czas mówią, że musisz poczuć to wszystkimi zmysłami. To jest właśnie dostrojenie się kalibracją, czyli skalibrowanie się tam, gdzie idziesz. Bez tej kalibracji możesz sobie marzyć cuda jaja, manifestować. Nie uda się. Tak do tyłu, też fajnie. Może być tak do tyłu, nie? Też jest fajnie. Tak łobuzersko. Zaraz ci pokażę każdy powód, dla którego się słabo manifestuje, chcę ci zrobić przy pomocy nowego outfitu. Tak sobie postanowiłam. Zresztą to są takie outfity, wiecie. I zaraz pokażę, jak to wygląda. Tylko jeszcze butów nie ubrałam. To może ubiorę buty. Czy to będą do tego pasować? No ale idę i ci pokażę. Buty, widać? Widać buty? Żeby nie było, żebyś nie myślała, że tylko mam jedne takie spodnie. Tu się suszą moje z H&M-u. Także jak najbardziej mam więcej. Oni tutaj cały czas napieprzają, ale ja tego w domu nie słyszę. Płaszczyk jest 34, czyli zerówka, ale uważam, że jest piękny. I do tej bluzeczki w Krakowie była taka izraelska firma przez chwilę. Czyli do zepsutego radia ten outfit, czyli podsumowanie. Opuszczasz strefę komfortu, ruszasz, robisz ten pierwszy krok do skrzyżowania i próbujesz w ten sposób się przekalibrować, dlatego że w tej kalibracji nie czujesz tego, gdzie masz iść. Twoje manifestacje po prostu nie działają. To jest pierwszy powód, czyli syndrom zepsutego radia. Jeszcze tutaj patrzymy, jak to wygląda. Pokazuję ci się z każdej strony. Tutaj te hafty, widzisz? Hafty widać? Hafty? Hafty, koraliki. To może na zwykłym płaszczu nie są to jakieś skomplikowane hafty. Drugim powodem, dla którego tu ładnie w tle pranko, dla którego nie wizualizujesz tego, co chcesz, nie manifestujesz szybko, jest niedopasowanie swojej tożsamości. Ta tożsamość w żaden sposób nie pasuje do tego, co wizualizujesz. Niedopasowanie tożsamości do tego, co chcesz wizualizować. Każda tożsamość ma kod, kod dostępu, jak program komputerowy, gdzieś tam zapisany i trzeba się rozkodować i zakodować na nowo. To jest to inne podejście do siebie i to trzeba sięgnąć głębiej, sięgnąć nie pod tę powierzchnię, gdzie jesteś taka pozornie, wszystkim się wydaje, że wszyscy wiedzą, jaka jesteś, nie wie nikt. Trzeba się rozkodować i na ten temat będą warsztaty, w jaki sposób zmieni swoją tożsamość. Ja od pewnego czasu mam zupełnie inną tożsamość. Jakość życia,
jaka nastąpiła po zmianie tej tożsamości, jest po prostu z niczym nieporównywalna. Przede wszystkim zniknął strach. To, kiedy się nie boisz się wówczas manifestować, nie boisz się sięgać dalej, głębiej, po więcej. Będą warsztaty, w jaki sposób możesz rozkodować i zakodować na nowo swoją tożsamość. No my jesteśmy w komputerze, to jest wszystko zabawa, to są wszystko hologramy. Skoro tak, możesz to zrobić i zrobisz to na bank. Żeby tutaj nie być gołosłowną, już jestem nieźle opalona, to teraz musi zniknąć. Słuchajcie, pokażę Wam teraz ten obiekt. Więc góra to już żeście widzieli. Nieraz w tej górze było bieganie. Ja tutaj muszę to obniżyć. W marynarce było bieganie, prawda? W tej bluzeczce też było bieganie. To są za 10 euro kupione spodnie. No Włochy, Ventimiglia, to jest tak. Ventimiglia, takie rzeczy się zdarzają. Można naprawdę kupić świetne rzeczy. Nie wiem, czy ten look tutaj będzie dobrze widoczny. Jak to ogólnie się prezentuje? Ubrałam te kroksy stare. Nie wiem, czy to widać. To są chyba jakieś no-name'y nawet. Ale takie rzeczy po prostu tu się dzieją. Ale ta marynarka, uwielbiam ją. Jestem z niej super zadowolona. Wracamy do zmiany tożsamości. Da się z tym popracować. Jeżeli manifestujesz, nie masz wyników, pierwsze, zepsute radio, syndrom zepsutego radia, to jest bardzo częste, najczęstsze, ale właśnie ta tożsamość blokująca Cię na to, żeby Ci się to zamanifestowało. No i w końcu trzeci powód, to jest mój strój, prawda, na motor, zaraz go zobaczycie. I w końcu trzeci powód, dlaczego te manifestacje Ci się nie realizują, nie widzisz, albo strasznie długo to trwa, latami to trwa, robisz i to się po prostu nie zadziewa, że jest jakiś Twój konflikt z czasem. Czyli nie masz dostępu do swojej świadomości, nie masz dostępu do wnętrza, do swojej świadomości, która zarządza czasem. Po prostu nie kontaktujesz się z sobą z przyszłości. Tymczasem każdego dnia trzeba wyjść do przyszłości, skontaktować się z sobą z przyszłości i ją zaprosić do siebie. Sposób, w jaki się to robi, to oczywiście jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Dlatego myślę, że te warsztaty u mnie będą Ci się przydawały. Mianowicie codziennie wychodzisz do przyszłości, zaprzyjaźniasz się z sobą z przyszłości, to znowu jest tak naprawdę Godard. To znowu jest Wir, Abraham. To znowu jest to samo cały czas, tylko inne podejście i sposób wykorzystania. To jest ta umiejętność zrobienia, stworzenia sobie, wewnątrz siebie, takich dodatkowych w podświadomości, dodatkowych pojemników, gdzie Jezus, co tu się dzieje, oszale, dodatkowych pojemników, gdzie będziesz mogła schować tę większą ilość manifestacji i potem po prostu wyciągać, bo przede wszystkim to wszystko razem, te trzy powody, że to Ci wszystko nie wychodzi, wynika z tego, że Ty nie jesteś jeszcze w stanie utrzymać tego, co mogłabyś wziąć. Nie jesteś w stanie energetycznie, Twój umysł nie jest w stanie tego zrobić. Co to oznacza? Że ciągle masz za mało energii kobiecej. Energia kobieca to jest energia umiejętności brania. To nie może być to, że Ty ciągle dajesz, jeszcze jesteś rozczarowana, oczekujesz na jakąś wdzięczność, nie otrzymujesz jej albo uważasz, że jej otrzymujesz za mało i robisz się jeszcze bardziej nadaktywna, jeszcze bardziej niecierpliwa, jeszcze więcej dajesz. Dajesz, jesteś wkurzona i to wszystko Cię zatrzymuje i nie manifestujesz. W jaki sposób zaginać ten czas? Jak tworzyć te nowe pojemniki wewnątrz? Bo to wszystko się dzieje bardzo płytko w Tobie. Jeżeli się zanurzysz głębiej, bardzo płytko jesteś udomowiona, wytresowana, to na szczęście się dzieje bardzo płytko, to nie wrasta w Ciebie. Te przekonania jest łatwo zmienić, tylko trzeba to zacząć chcieć robić, czyli zacząć chcieć zmieniać przekonania. Znowu najazd na moje pranie dzisiaj. I teraz ja chcę Ci pokazać mój outfit. Do jazdy na motorze. O, proszę. No tutaj nie powinna, do tej sukienki bezwzględnie człowiek nie powinien być najedzony. Jestem najedzona, więc to tutaj jest kamień.
kamienne jedzenie, ogromne ilości jedzenia. No ale ci pokażę, jak to wygląda. Mam kask. Zaraz go włożę. Widzisz te buty? Buty do jazdy na motorze. Tutaj fajny strój. Można, jeżeli czujesz się tak niekomfortowo w rajstopach, to możesz sobie jeszcze ubrać na kolanniki, te, w których jedziesz na rolkach czy na rowerze. No oczywiście ja nie mówię o jakimś takim poważnym motorze, ale ja mówię o takiej 125, taką jaką ja, takim raptorku. I kask jest, ściska tu gębę zawsze. Kask robi to i po prostu tak wygląda to. Co o tym sądzisz? Jak ci się podoba ten look? Nie wiem, czy to wszystko było widoczne.